Dzień dobry we wtorek. Dzisiaj recenzja produktu, na który czekałem bardzo długo. Już tak naprawdę od kilku dobrych tygodni, jeśli nie miesięcy, czekałem na premierę. I jest to najnowsza GoPro Hero 8, wersja Black. W tym roku nie ma wersji Silver ani White, także jest tylko jedna 8 nowa i jedna GoPro Max, czyli kamera 360 stopni. Dlaczego kupiłem GoPro 8, dlaczego też tak szybko? Za tydzień dokładnie wyjeżdżamy, dokładnie to wylatujemy na 2 tygodnie. Mój poprzedni vlog z Chorwacji i Włoch kręciłem zarówno GoPro i to były przebitki, czyli tak zwane birole, jak i również kamerą, którą teraz kręcę, czyli lustrzanką. Jednak wtedy podróżowaliśmy samochodem i było to dość wygodne. Teraz lecimy i jeżeli lecimy, to będziemy się w trakcie naszej podróży przemieszczać. Na początku jedziemy do miasta, później będziemy jechać na jedną wyspę, później z tej wyspy na kolejną wyspę. Więc stwierdziłem, że męczące będzie podróżowanie z lustrzanką, szczególnie jeśli będę chciał robić ujęcia albo mówić do aparatu gdzieś w tłumie, gdzieś na plaży albo coś w tym stylu. I po tak naprawdę przeglądnięciu recenzji, dlatego że GoPro i zawsze jak wypuszczają ktoś, ktokolwiek, jaka firma wypuszcza sprzęt, to daje pierwsze sztuki testowe youtuberom, blogerom, którzy te sztuki mogą przetestować. Więc już po pierwszych testach wiedziałem, że to będzie idealna kamera na to, żeby była moją jedyną kamerą, którą zabieram. Nie zabieram ze sobą lustrzanki, zabiorę tylko i wyłącznie GoPro 8. Dlaczego? Zanim przejdziemy do tego, jakie funkcje ma GoPro 8, odpowiemy sobie na pytanie, czy warto kupować nową kamerę, jeśli mam poprzednie GoPro. Zacznijmy od tego, że ja używałem do tej pory GoPro Session 5 i jak widzicie, jest to najmniejsza GoPro. Bardzo fajna GoPro, jeśli chodzi o jej wielkość i o zastosowanie, gdzie można ją naprawdę w różne miejsca przypiąć, do różnych miejsc przyczepić. Jest to naprawdę świetna kamera, ale jednak brak ekranu trochę mi przez te ostatnie lata doskwierał. Dlatego tym bardziej widziałem, że jeśli będzie upgrade, no to musi być to GoPro z ekranem. Więc jeśli posiadacie 5, 4, 6, no to przejście na GoPro 8 będzie automatyczne, dlatego że zmieniło się tu tak wiele rzeczy, że jakby no, nie ma porównania do poprzednich modeli. Natomiast jeśli posiadacie 7, no to tutaj bym się zastanowił. Mówiłem o poprzednich wersjach, dlatego że konstrukcja GoPro i to, w jaki sposób ona teraz wygląda, całkowicie się zmieniła. Jednak jeśli posiadamy 7, najprawdopodobniej też kupiliśmy ją kilka miesięcy temu, maksymalnie rok temu, no to jakby przejście na GoPro 8 nie do końca jest uzasadnione, dlatego że 7 sama w sobie jest bardzo dobra, ma bardzo dobrą stabilizację i jest sama w sobie świetną kamerą. I przede wszystkim wszystkie akcesoria, które mamy do GoPro 7, nie będą nam pasowały do GoPro 8, dlatego że ona wygląda całkowicie inaczej, inaczej się ją montuje, no i po prostu jest nową kamerą. Dlatego jeśli robimy upgrade z jakiejś starszej wersji, no to automatycznie no będziemy kupowali akcesoria i wszystko do nowej 8 i tutaj już będziemy szli tym tokiem. Jeśli mamy 7, no to myślę, że jeszcze warto chwilę poczekać. Spokojnie 7 Wam wystarczy i zobaczymy, co przyjdzie dalej. Przechodząc do samej kamery GoPro 8, co się zmieniło? Największą zmianą tak naprawdę, jeśli chodzi o budowę, to jest brak klatki. W tym momencie nie trzeba mieć jakiejkolwiek klatki, żeby montować GoPro. I moim zdaniem jest to naprawdę genialne rozwiązanie. Mamy tutaj takie 2 klipsy na magnes, które tylko i wyłącznie podnosimy, otwieramy i możemy montować kamerę gdziekolwiek chcemy. Rozwiązanie jest naprawdę, naprawdę genialne. To naprawdę przyspiesza jakiekolwiek przełożenie kamery do innego mocowania i mi się osobiście ono bardzo, bardzo podoba. Drugą zmianą w budowie jest tak naprawdę obiektyw. Obiektyw, który nie jest w tym momencie wymienialny. W GoPro 7, jak i w poprzednim GoPro, obiektyw można było wymienić za tam około 100 zł. Można było kupić nowy obiektyw, jeśli on się porysował, jeśli on się zniszczył. Tutaj tego nie ma i myślę, że to jest taki jeden z największych minusów i
coś, na co narzeka najwięcej osób. GoPro zapewnia, że ta szyba na GoPro 8 jest dużo, dużo mocniejsza, dwa razy mocniejsza niż w 7, więc nic się nie powinno je stać. Jedno jest pewne, musicie kupić ekrany, musicie kupić tak zwane szkła do zabezpieczenia tego GoPro 8. Ja chciałem je kupić na GoPro.com, niestety na GoPro.com się skończyły, dlatego, że jestem tam w planie GoPro Plus, ale o tym może później. Więc kupiłem na Allegro za 35 zł. Tak naprawdę jeden sprzedawca w tym momencie ma te ekraniki na GoPro 8, więc kupujecie szkło na przód i oczywiście na tył. Na końcu filmu Wam pokażę, w jaki sposób to funkcjonuje. Działa to bardzo dobrze, więc bez problemu można to zamontować. Przechodząc do samej specyfikacji GoPro 8. Dużo się zmieniło w stosunku do 7. I tutaj będę mówił przede wszystkim o tym, tak naprawdę, jakie nowe opcje mamy. A jeśli Was interesuje dokładnie, w jaki sposób ustawić GoPro 8, no to zapraszam do kolejnego filmu, gdzie będę pokazywał same ustawienia i w jaki sposób ustawić GoPro 8, żeby wyglądał ten obraz jak najlepiej. Zaczynając od stabilizacji. Stabilizacja się poprawiła, został też dodany boost. Jeśli zobaczycie jakiekolwiek porównania stabilizacji na internecie z 7, no to wypada to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ta 8 się poprawiła. Ja zrobiłem, tą 8 mam dokładnie od 4 dni. W weekend zrobiłem troszkę testów. Druga zmiana to jest to, że tak naprawdę wszystko jest tu konfigurowalne i to mi się najbardziej podoba. Każdy tryb można sobie zaprogramować i można sobie też zaprogramować własne tryby, gdzie po jednym kliknięciu tak naprawdę przechodzicie do trybu, w którym chcecie robić ujęcia. Wszystkie tak naprawdę szerokości obiektywu, czyli od super wide przez wide do linear, czyli do takiego widoku jak z normalnej kamery bez tak zwanego rybiego oka, można kręcić w 4K i można kręcić z stabilizacją i ze stabilizacją na największym poziomie. To jest naprawdę ekstra, dlatego że jesteście w stanie uzyskać z kamery przy dobrych ustawieniach obraz praktycznie jak z aparatu, na pewno wystarczający, jeśli chodzi o takich podstawowych użytkowników. Kolejna sprawa to jest bitrate, który jest na 100 MB na sekundę. Co to oznacza? Oznacza to, że kamera w momencie, kiedy nagrywa, pobiera więcej danych, więc jeśli mamy więcej danych, to później w postprodukcji jesteśmy w stanie to łatwiej tak naprawdę obrabiać. Dlatego szczególnie właśnie przy jakiejś akcji, przy tego typu rzeczach, jeśli będzie kamera miała więcej, jeśli później program do obróbki będzie miał więcej danych, z których może obrabiać, no to jakby tutaj jest to naprawdę bardzo duża zaleta. Ok, kolejna ważna sprawa to są tak naprawdę skróty na ekranie, które można samemu dostosowywać. Naprawdę fajna opcja, mamy 4 ikonki w sumie, gdzie możemy sobie dać co chcemy na szybko jakby zmienić. Ja tutaj mam szerokość obiektywu, slow motion i hyperboost, czyli ta największa stabilizacja, ale ta największa stabilizacja powoduje też, że mamy lekki krop, czyli ekran będzie troszkę węższy. Nie wiem, czy słuchać tutaj psy, które łażą, ale przyszły ze spaceru, więc możecie słyszeć dziwne odgłosy. Dla mnie, jeśli chodzi o stabilizację, o to, że można wszystko kręcić w linear i tak naprawdę konfiguralność tych wszystkich trybów, to są największe zalety. Jeszcze jedną ważną zaletą jest poprawa jakości mikrofonu i też zobaczycie za chwilę, jak przejdziemy do testów, zobaczycie, że ta jakość mikrofonu się poprawiła. Jeszcze nie podjąłem decyzji, czy będę zabierał sam mikrofon, bo nagrywam wszystko na kierunkowym Rode, czy będę nagrywał tylko i wyłącznie z mikrofonu na GoPro. Na pewno w miejscach, nie wiem, gdzieś na plaży, gdzieś, gdzie będzie mało ruchu ludzi, no to ten głos naprawdę wypada naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze nie wiem dokładnie, jeśli będzie na przykład to w mieście, jak ten głos będzie wypadał, ale jeśli chodzi o testy, które też oglądałem, zobaczyłem, sam przetestowałem podczas wiatru, zaraz zobaczycie, no to naprawdę poprawili tą jakość tego mikrofonu, szczególnie jeśli chodzi o na przykład sytuację, kiedy wieje wiatr, tego wiatru naprawdę praktycznie nie słychać. Dużą zmianą w GoPro, tylko jeszcze jakby to nie wyszło, będą tak zwane
klatki, nie wiem trochę jak to nazwać po polsku, dzięki którym będziemy mogli dodawać tutaj kolejne funkcje. Jedną z takich klatek będzie klatka z mikrofonem, z montowaniem na górze i chyba i z boku, tak, z boku i z dodatkowymi portami. Będzie można podpiąć wtedy właśnie mikrofon, więc to jest klatka, która na pewno zostanie przeze mnie zakupiona. Kolejną klatką i kolejnym upgrade'em będzie ekran. Wtedy będziecie mogli mieć u góry tutaj nad GoPro dodatkowy ekran i w momencie vlogowania będziecie widzieć siebie. No i ostatnim dodatkowym jest światło, czyli lampka, którą będziecie mogli zamontować i też używać. Więc widać, że GoPro idzie w kierunku również osób, które nie tylko używają tych kamer do akcji, ale używają ich również do vlogowania, więc idą w kierunku vlogowania, chcą, żeby ta kamera była bardziej uniwersalna i mi osobiście to się bardzo podoba i między innymi właśnie dlatego ta ósemka została przez mnie zakupiona, żebym mógł korzystać z niej podczas wyjazdu, nie zabierając ze sobą gigantycznego aparatu. Jeśli chodzi o kamerę, no to myślę, że powiedziałem wszystko. Zmieniło się to, w jaki sposób jest tutaj montowana bateria. Teraz otwieramy GoPro z boku i w jednym miejscu jest bateria, karta i jedno wejście USB-C. Mi nie podoba się to, że nie jestem w stanie wyciągnąć karty bez wyciągania tak naprawdę baterii. I to jest duży minus. Jeśli chodzi o samą tą klapkę, no to ona bardzo dobrze chodzi, otwiera się nie za ciężko, ale no wiadomo, ona kamera sama w sobie jest wodoodporna, nie trzeba do niej żadnej dodatkowej klatki, więc też to zamknięcie musi być naprawdę, naprawdę mocne. Jeśli chodzi o zmianę baterii, no to w tym roku mamy troszkę inną baterię, jak widzicie ona jest tutaj niebieska i poprzednie baterie, bo sam mam jedną baterię z poprzednich modeli jako zapasową, poprzednie baterie działają, ale GoPro mówi, że nie wszystkie funkcje na tych poprzednich bateriach będą działały. Jeszcze nie doszedłem do tego, jakie funkcje to są, dlatego że w weekend zużyłem jedną baterię podczas wyjścia, włożyłem tą starszą baterię i dokręciłem time wrapa na tej starszej. Przechodząc do testów. Testy robiłem na polu, wszystko było robione tylko i wyłącznie z tak naprawdę selfie sticka, bez żadnego gimbala. Stabilizacja w tej kamerze jest tak genialna, że sprzedałem swojego gimbala. Miałem gimbala, którego używałem do piątki. Został sprzedany. Nie lubię mieć rzeczy niepotrzebnych, które leżą w szafie i zbierają kurz. I w tym momencie będę używał tylko i wyłącznie GoPro 8 na selfie sticku bez jakiegokolwiek gimbala. Wracając do testów, które zaraz zobaczycie, mamy test na gimbalu, mamy test w momencie, kiedy biegam, wszystkie ustawienia będą widoczne na ekranie. Zrobiłem też tak zwanego time wrapa. Co to jest time wrap? Time wrap to jest tak naprawdę hyperlapse, z tą tylko różnicą, że w momencie, kiedy się poruszamy, no to GoPro automatycznie wykrywa naszą prędkość i dostosowuje to do tego, w jaki sposób obrabia ten film. Dlatego, że myśmy biegli przez prawie 50 minut w weekend i z tych 50 minut GoPro zrobił 2 minuty. Dokładnie. I jednym z bardzo fajnej funkcji w time wrapie jest również zwolnienie, które też zobaczycie. W momencie, kiedy robicie time wrapa, czyli gdzieś biegniecie, idziecie, nagrywacie coś, możecie kliknąć na ekranie i wtedy kamera przejdzie do zwykłego trybu bez przyspieszenia. Znowu odklikowujecie ten przycisk i znowu wracacie do time wrapa. Zobaczycie to na testach. Więc przed nami testy. Zapraszam. So good, it feels so good. Oh mama, gonna make
jesteśmy na spacerze z psami. Sobota. Test audio i mikrofonu. Jak się sprawuje? Czy mnie słychać? Iwona idzie daleko. Iwona, powiedz coś. Słychać mnie? Piękny dzień dzisiaj. Fox jest obrażony. Tak jest. Przed chwilą biegałem za morem. Kamera jest na tylko i wyłącznie selfie sticku. Ustawienia to 4K. Oczywiście będzie z kropem to 1080. 30 klatek na sekundę na razie. I mód linear, czyli bez tak zwanego rybiego oka, żeby obraz był jak najładniejszy. I funkcja smooth jest na wysokiej. Ok, za chwilę będę montował do Amora kamerę. Ustawienia troszkę zmienię. Przede wszystkim jeśli chodzi o ISO i zrobimy to na maksymalnym hypersmooth. Are you ready? Ready to go? Are you ready? Ready for more? Are you ready? Ready for me? Oh my life, are you ready? Ready and now we're going, and I can't stop. Are you ready? Ready for me? Oh my life, oh my life. Oh my, I'm gonna hit it big. I got my eyes on the prize. Oh my, I'm gonna spin the wheel, cash it in and roll the dice. Test dźwięku, jak jedzie za mną pociąg. Mikrofon jest skierowany w stronę pociągu, więc jestem ciekaw, jak mnie słychać. Okej, jestem w domu, więc chyba tutaj trochę ciemno. Ale pomysł jest taki, że biegnę z tej pięknej uprzęży. Jeszcze nigdy jej nie próbowałem, więc zobaczymy i nagramy time wrapa. Lecimy. Najpierw biegniemy do restauracji, gdzie zjemy śniadanie, więc przetestuję to na sobie biegnąc cały czas. Zrobimy time wrapa. Później wsiadamy na rowery i wracamy na rowerach, także też przetestujemy kamerę na rowerach. Lecimy. Jesteśmy po 47 minutach biegu. Wybiegliśmy jak bateria miała 60%, w tym momencie zostało 10, ale wziąłem na wypadek drugą baterię zapasową. Najlepsze jest to, że na karcie zostało bardzo dużo miejsca, dlatego że funkcja time wrap powoduje, że ona od razu kompresuje jakby plik. Także 47 minut biegu to najprawdopodobniej będzie tylko kilka minut zapisu. Przyszliśmy do restauracji, ale możliwe, że tu nie zjemy dzisiaj. Jest trochę dużo ludzi. Okej, teraz tak. Jesteśmy po jedzeniu. Jedziemy rowerami. I nagramy time wrapa.
z kamerą zamontowaną na rowerze. Przejazd na rowerze. Wy tego nie widzieliście, ale w niektórych miejscach naprawdę bardzo mocno trzęsło. Szczególnie jak się wjeżdżało w różne dziury. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie na filmie. Na dzisiaj to już koniec. Mamy godzinę 16. Za półtorej godziny jest zachód słońca, więc tak naprawdę już nie jest za ładnie. Na dzisiaj to wszystko. Ja dziękuję bardzo. Zapraszam w piątek na film z serii Żyj Mocno. Jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale, to w każdy wtorek pojawiają się recenzje, a w każdy piątek pojawiają się filmy z rozwoju, z tak naprawdę szukania spełnienia. I ten kanał jest odzwierciedleniem tego, jaki tak naprawdę ja jestem i czego w życiu szukam. Dziękuję bardzo. Słyszycie piszczącą Foxy. To wszystko na dzisiaj. Cześć. To był do wariatów. Ale będzie śmieszne. Wiesz co, mi się, wiesz, o czym pomyślałam?